Brakuje ci go? Jessiego? Nie. Tak długo byliście razem. Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych. Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy? Nie wiem. To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o Kat. Co? Bo jej nie ma o czym gadać. Ała. Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz. Ani mnie ziębi, ani grzeje. Jasne. Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba. O, aleś ty łaskawa. Poza tym nie pasowała do ciebie. Ciekawe. Cicho. Okej. Przywiąż tu gwiazdę. Hej. Chcesz zobaczyć coś pięknego? Chodzi ci o twoją twarz. Nic nie jest tak piękne. O rany. Chodź, głuptasie. W tę stronę. Jak ci się podoba? Całkiem ładnie. Ta trasa ma swoje plusy. To co z tym wpisem? No chodź. Z kim sprawdzałaś tę trasę? Z Jessim? Z Eugene'em. A, tak. O, Eugene. Ha, był zabawny. Oj, tak. No i nauczył mnie sporo o elektronice. Nieźle jak na 73 lata. Chciałabym dożyć takiego wieku. Wpisz nas. Co to za miejsce? A, dawna wieża radiowa. Hej.
Strzelam, że to fajka Eugene'a. Ha? Właśnie, że moja. Dał mi ją. Masz przy sobie trawkę? Och, chciałabym. Eugene zawsze miał zapas. No i dobra. No chodź. Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz. O, jest ta chatka. To na trasie Tomiego i Joela. Tak, to właśnie ta. Widzę... centrum handlowe? O, to z supermarketem? Nie, miasto jest dalej. A to miasto. Z tą dużą wieżą? Tak, to kolejny punkt obserwacyjny. Wracajmy do koni.